Debata polityczna. Radia Wrocław. Dzień dobry państwu. Marcin Rośnicki przy mikrofonie. Witam w dzisiejszej debacie politycznej Radia Wrocław. A gośćmi dzisiejszego programu są pani Ewa Wolak, platforma obywatelska. Dzień dobry państwu. Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Arkadiusz Sikora, SLD. Dzień dobry państwu. Paweł Przestawa, Konfederacja. Dzień dobry państwu. I Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Unurzany w błocie putinowskiej propagandy majestat Rzeczpospolitej chcą widzieć niektórzy politycy opozycji, krytykujący prezydenta Andrzeja Dudę za rezygnację z udziału w izraelskich obchodach wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W tej krytyce oczywiście przodują politycy Platformy Obywatelskiej, dlatego pytanie do pani Ewy Wolak. Dlaczego? My uważamy, że jako Platforma Obywatelska ale też dla interesu publicznego Polski bardzo ważne jest, aby właśnie był przedstawiciel Polski w tych uroczystościach związanych z 75. Rocznic rocznicą wyzwolenia Auschwitz. I nie wyobrażamy sobie, żeby po prostu w, nie było tam głosu polskiego, zwłaszcza że Wiemy doskonale o tym, że będzie zabierał głos tam przedstawiciel Rosji, co jest bardzo w obecnej sytuacji politycznej związanej teraz z Bliskim Wschodzie, bardzo Bliskim Wschodem, bardzo niekorzystne, więc nie ma jakby, nie wyobrażam sobie tego, abyśmy tam nie przysługiwali się i nie zabierali głosu. No, drugą sprawą jest to, dlaczego właśnie nie pozwolono prezydentowi Dudzie na wystąpienie, o czym to świadczy? O czym oświadczy, że polski rząd dzisiaj jest bardzo słaby, bardzo słaby, umocowany na arenie międzynarodowej i nie potrafi prowadzić porządnej polityki, nie potrafi zachowywać się, że tak powiem, w sposób bardzo dyplomatyczny, tak aby po prostu prezydent Rzeczypospolitej mógł wystąpić na tych uroczystościach. Czy podobne zdanie ma SLD Arkadiusz Sikora? Szanowni Państwo, oczywiście sytuacja jest bardzo skomplikowana i niekomfortowa, jeśli chodzi o polskie władze. Wiemy, że nieobecni nie mają racji i to jest znane od, od wieków powiedzenie, natomiast no, w tej chwili staliśmy się troszeczkę takim zakładnikiem, moim zdaniem, naszym zdaniem, złej polityki zagranicznej prowadzonej przez rząd przez ostatnie lata. Konflikty. Ale przepraszam, że przerwę. Leszek Miller, były premier związany z waszym środowiskiem, stwierdził, że Andrzej Duda robi dobrze nie jadąc ale na te obchody. Ale oczywiście, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że staliśmy się zakładnikiem złej polityki, zagranicznej. Całe ostatnie wydarzenia, które miały miejsce, kierunek polityki zagranicznej prowadzony przez polski rząd spowodował, że zostaliśmy potraktowani w tym konkretnym przypadku bardzo bardzo nierówno i bardzo źle. W związku z tym skoro mamy uczestniczyć w tym w tym spotkaniu, jako podmiot właściwie drugorzędny, to lepiej jest nie wziąć udziału w tym spotkaniu niż być i przyjąć właściwie na klatę upokorzenie, które prawdopodobnie Putin nam szykuje. Być czy nie być, panie Pawle, przystawał z konfederacji. Drodzy Państwo, przy normalnej sytuacji, przy normalnych stosunkach międzynarodowych nie powinniśmy w ogóle tutaj dyskutować na temat, czy prezydent głowa państwa powinna być na takich obchodach, bo ponieważ, ponieważ jest to Niewątpliwie no, mus, żeby głowa państwa była na tych obchodach, szczególnie że nasz kraj. Ale był... z drugiej strony, hmm. po co, jeżeli na przykład w ogóle pan prezydent nie będzie mógł dlatego się wypowiedzieć, chcia... będzie siedział, tylko Jasne. słuchał e, słów Putina, które na pewno będą obrażające naród Polski i państwo tak polskie jest. i nie hmm. będzie mógł w ogóle tego skontrować. Dlatego dlatego chciałem, to po co jechać? Chciałem dokończyć. Niewątpliwie w sytuacji, gdy okazuje się, że prezydent nie ma głosu. Jest to niewątpliwie potwarz i policzek, to jest naprawdę traktowanie nas jak drugiej kategorii kraju, i w tej sytuacji bardzo dobrze prezydent nie jedzie, ponieważ wyobraźmy sobie taką sytuację, że prezydent nie może zabrać głosu. Siedzi i na przykład Włodzimierz Putin zaczyna zakumować historię, zaczyna jakieś fałszywe oskarżenie na nas wyrzucać. Wiadro pomyj, a prezydent siedzi obok i się nie odzywa. I no pewnie po pozycja bardzo by chciała mieć potem taki obrazek w swoich klipach Dokładnie, wyborczych, tak. kiedy, kiedy zdenerwowany prezydent Duda siedzi i nie może nic powiedzieć. A co na ten temat ma do powiedzenia przedstawiciel polskiego Stronnictwa ludowego? Czy dużo już dzisiaj zostało powiedziane w studiu? Nieobecność prezydenta na tych obchodach to już jest tak naprawdę efekt i słusznie nie powinien jechać. Tylko przykre, że tak naprawdę polska polityka zagraniczna nie istnieje. No, po miesiącu pokazał się minister spraw zagranicznych po e, haniebnych słowach Władimira Putina. No, przecież są wiceministrowie, to jest cały resort, setki. Pracowników i politykę zagraniczną się kreuje, a nie działa doraźnie w sytuacjach, kiedy pojawiają się kryzysy. To tak naprawdę jest jedno wielkie gaszenie kryzysów, pożarów. Przypomnę, że stosunki. Polski z Izraelem kosztowały nas bardzo dużo, bo chyba żaden rząd w historii Polski tak jak ten nie inwestował tak w relacje z Izraelem, a efekt mamy taki, że nawet prezydent naszego kraju nie może zabrać głosu na tak ważnych obchodach. Jak będzie, czy prezydent Putin faktycznie powie coś niekorzystnego akurat w naszym kierunku, tego nie wiemy. To będą obchody o dużo szerszym zasięgu. Aczkolwiek przykre, że prezydent państwa polskiego, które tak dotkliwie ucierpiało w czasie II wojny światowej, na tych obchodach nie będzie. Marcin Krzyżanowski. No tutaj co najmniej przedstawiciele dwóch ugrupowań bardzo obecnych w polskiej polityce chwalą decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnę, że chwali SLD i chwali Konfederacja. Czy to jest rzeczywiście najlepsze rozwiązanie z możliwych? No w tej sytuacji wydaje się, że jest to najlepsze rozwiązanie. Warto tutaj. Zastanowić się też, jakby kto, kto organizuje te uroczystości, bo to jest też niezwykle istotne. Te uroczystości organizowane są przez fundację. Zresztą od wielu lat, ale szefem tej fundacji jest oligarcha, blisko związany z prezydentem Putinem. Więc to już powinno w tej sytuacji, w jakiej mamy do czynienia, czyli ataku no, propagandy rosyjskiej, wyrażanej ustami prezydenta Rosji o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za całe zło II wojny światowej, to już ten powód organizatora tych uroczystości powinien nas rzeczywiście no, skłaniać do tego, żeby tam nie pojechać. Kolejny takie taki czerwone światło no, pojawiło się w sytuacji takiej, gdy Organizatorzy już o co najmniej od czterech miesięcy wiedzieli, że prezydent będzie uczestniczył w tych uroczystościach chętnie, no ale pod jednym warunkiem, że zabierze głos. Tego głosu odmówiono. No właśnie pytanie, dlaczego? No moim zdaniem no, py odpowiadali organizatorzy powiedzieli tak enigmatycznie, że po prostu z, z braku czasu już tam nie ma czasu na to, żeby, to z, z, żeby prezydent Polski mógł zabrać głos, natomiast Władimir Putin to będzie mógł to. się wypowiedzieć. Paru innych obecnych tam oficjeli również, natomiast dla polskiego prezydenta. Za brak czasu. No, jeżeli jest brak czasu na uroczystościach narodu, który poniósł największe ofiary podczas II wojny światowej, przecież większość z ofiar, nawet pochodzenia żydowskiego, było obywatelami Polski, no to jeżeli dla głosu prezydenta takiego kraju brakuje miejsca, no to wydaje się, że, że po prostu prezydenta tam powinno nie być. No i cieszę się, że część opozycji to, to zdanie podziela, bo to jest też niezwykle Istotne, żeby w tych kwestiach fundamentalnych no, stać murem za rządem, za prezydentem. W wielu rzeczach możemy się nie zgadzać, ale to są polityka zagraniczna i, i tego typu wizerunkowe rzeczy niezwykle istotne no, powinna skończyć do tego, żeby wyjść poza tą taką wojnę stronic w antypisu i, i, i no, jednak musimy wyjść poza te podziały w takich no, sytuacjach. Przykładem takiej jedności była niedawno przyjęta przez Sejm uchwała w sprawie tych haniebnych słów Władimira Putina, gdzie niemalże wszyscy posłowie ze wszystkich frakcji, ze wszystkich partii, nawet tych, które się bardzo różnią na co dzień, przyjęli ją niemal jednogłośnie, no ale oczywiście pojawił się taki obrazek w internecie pokazujący, że wszyscy posłowie stoją, a jeden poseł z Konfederacji Janusz Korwin-Mikke siedzi i wyraźnie kontestuje ową uchwałę. Czy rzeczywiście wy w Konfederacji uważacie, że te słowa Putina były takie, że nie należało ich potępić? Pan prezes głosował za, to, za tym aktem prawnym, natomiast ja tu nie chcę, żeby tłumaczyć prezesa, natomiast wszyscy jesteśmy. Zgodni, tutaj nie ma co, o, w ogóle o czym mówić. Wszyscy ponad podziałami, wszystkie środowiska nie ma co się dziwić, że głosowały i mają stanowisko wspólne, że są to słowa haniebne. Natomiast trzeba sobie mieć z tyłu głowy odpowiedź na takie pytanie. E, Władimirz Płytin, jako, jako wytrawny oficer KGB, on, on nie mówi słów, nie rzuca na wiatr. On, on oczekuje jakiejś reakcji, i też mówi to z jakiegoś powodu. No, jeżeli widzimy, że po, po jego słowach w mediach rosyjskich wychodzi na przykład zdanie, że to Polska zakomuje fakty historyczne i to Polska zmienia rzeczywistość, dlatego że przyjęła mienie żydowskie i nie chce oddać w ogóle pieniędzy, no to wiemy, że to, już, że to jest forma nacisku na, na nasz kraj. Natomiast oczekiwał jakiejś reakcji i mi się po prostu wydaje, że. To pokazuje słabość naszego państwa, że my musimy podnieść do rangi narodowej akt prawny, że jesteśmy przeciwko, przeciwko wypowiadanych słowach wodzimierza Putina, a nie reagować inaczej, ponieważ zauważmy, że jak, jeżeli są jakieś fake newsy, czasami wychodzą na świecie, to czasami czy nie lepszą sytuacją jest to wyśmiać przez jakiś sposób lub nawet zamilczeć. Te słowa nie docierają do większej rzeszy ludzi. Natomiast jeżeli podnosimy do takiej rangi. No to jednak cały świat się dowiaduje o tym, że to Polska była spowodowała wojnę, to Polska kolaborowa, kolaborowała. Także moim zdaniem to nie o to tutaj chodzi i wciągnęliśmy się w grę Putina. Pani Ewa Wolak, jak pani sądzi? Rzeczywiście m, m, rację ma Konfederacja, mówiąc, że trzeba było w ogóle na te słowa, nie, nie reagować? Najważniejsze jest to, aby tutaj wspólnie, razem działać, przeciwstawać się temu, co wyczynia oligarcha w Rosji. I ważne jest, abyśmy również tutaj współpracowali, przy, bo to jest szerszy kontekst, kontekst, tak naprawdę dzisiaj polityczny. To, to co też apeluje Platforma Obywatelska, aby jednak zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo nieobecność prezydenta właśnie na tych uroczystościach, będzie, na uroczystościach w Izraelu, będzie też wiązała się z tym, że. Po prostu Putin będzie mógł mówić, co będzie po prostu chciał, i to jest bardzo też niebezpieczne na ten moment polityczny. Ważne, żebyśmy dbali wszyscy wspólnie razem oczywiście o bezpieczeństwo polskie, ale ze zdziwieniem przyglądamy się jako społeczeństwo polskie sytuacji, kiedy właśnie nie zwoływana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego i tutaj nie ma takich wspólnych działań. No, trzeba ze wszechmiar tutaj współpracować. Wiemy też, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce również tutaj wyraziła swoją opinię w tej sprawie. Jest również atakowana przez Rosjan w związku z tym, że broniła właśnie tej polskiej racji stanu. Dzisiaj Putin dużo złych rzeczy mówi o Polsce. To jest w ogóle nie do przyjęcia. Tutaj nie ma rozdźwięku. Tutaj nie może być właśnie żadnych różnych, że tak powiem, myśli opozycji czy też partii rządzących. No musi być wspólna polityka. Ale to też, ja, ja myślę, że to też wiąże się z tym, że my od lat prowadzimy złą politykę dyplomacji i to osłabienie Polski na arenie międzynarodowej właśnie powoduje takie skutki. Dzisiaj rząd nie potrafi współpracować z Unią Europejską i widzi cały świat, przygląda się temu. I to są właśnie takie sytuacje, kiedy Putin po prostu wzmacnia się. Wiemy też, że na Bliskim Wschodzie jego wizyta w Syrii, w, w Turcji to było to wzmocnianie jego siły i no, jakby tu powiedzieć. Do po sytuacji na Bliskim Wschodzie. Taką sytuację. Natomiast chciałbym pana Arkadiusza Sikorę zapytać, czy rzeczywiście fakt, iż prezydent nie jedzie do Izraela, to jest powód i, i, i jak gdyby konieczne w związku z tym jest zwoływanie Rady Bezpieczeństwa narodowego? Czy Pan się zgadza z taką opinią? Wydaje mi się, że to, ta decyzja wykracza chyba poza takie gremium jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego, jednakże to są decyzje, które prawdopodobnie w najbliższym czasie pokażą naszą siłę na arenie międzynarodowej. I tutaj powinniśmy wznieść się ponad podziałami, powinniśmy tego typu decyzje prezydenta i władz polskich przedyskutować w szerszym gronie. Bardzo mnie niepokoi fakt, że Polska Fundacja Narodowa, która do tej pory została powołana przecież do obrony polskiego dobrego imienia za granicą, no niestety nie sprosta, nie, nie sprosta jak do tej pory nie sprostała tym działaniom. W związku z tym warto by się było zastanowić nad dalszym funkcjonowaniem, funkcjonowaniem tego. Tego ciała, jak wiemy, dosyć sowicie finansowanego ze spółek skarbu państwa. Oczywiście nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby główne założenia fundacji, czyli dbanie o wizerunek polski, było realizowane z należytym. Jak gdyby z zamiarem. Natomiast jeśli takiego działania nie ma, to wydaje mi się, że warto przemyśleć formułę obrony dobrego wizerunku Polski i być może tutaj jest konieczne spotkanie się, nie wiem, czy w tym ciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy być może w jakimś innym ciele doradczym, w który, które składałoby się zarówno z polityków i ekspertów, ekspertów, podkreślam, strony rządowej, jak i strony opozycyjnej. To pan trochę otworzył jakiś bezpieczeństwo troszeczkę inny wątek, ale to w takim razie chciałem Pawła Gancarza zapytać, czy pan też uważa, że w związku z decyzją o niejechaniu nie do Izraela trzeba zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo ja szczerze mówiąc nie sądzę. Czyli my jako Polskie Stronnice Ludowe, jako prezes Polskiego Stronnicy Ludowego, szef klubu Władysław Kośniak-Kamysz, Mówimy wprost o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie i sytuacją, sytuacją z Iranu. Co do wyjazdu prezydenta, to jest, można powiedzieć, że jeden z elementów polityki zagranicznej to tylko pokazuje słabość tej polityki, no i pokazuje, że coś jednak na arenie międzynarodowej się dzieje. i To jest jeden z wątków, który mógłby zostać również poruszo poruszony przy okazji tejże rady, aczkolwiek no, prezydent Duda i e, cała formacja partii władzy od lat konsekwentnie twierdzi, że wie wszystko, najlepiej i nie potrzeba zwoływać ciała takiego, jakim jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na którym można właśnie te sprawy bardzo ważne dla interesu państwa omawiać z opozycją. Później tak naprawdę w mediach mamy przekaz taki, że nie zwołujemy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo opozycja nie jest w stanie do konstruktywnej rozmowy i dyskusji, a to tak naprawdę od opozycji wychodzi inicjatywa do tego, żeby takie spotkanie zostało zwołane po to, żeby nie krytykować, czy. Obwiniać winą, a doradzić, bo w takich sprawach ważny jest głos również opozycji. No i niestety, PIS nie daje takiej możliwości nawet opozycji, żeby próbować konstruktywnie o tych sprawach. Porozmawiać. A szkoda, bo wiele wypowiedzi polityków opozycji jest tak naprawdę konstruktywnych, rzeczowych, takich, które próbują wskazać i pomóc prezydentowi, premierowi rozwiązanie tej niełatwej sytuacji, która wynika tak naprawdę z nieudolności Ministerstwa Spraw, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Marcin Krzyżanowski w takim razie chyba się odniesie do tych słów. No, opozycja bardzo chce debatować, bardzo chce pomagać i mówi jednym głosem, a Prawo i Sprawiedliwość mówi, że. Że nie ma po co zwoływać reakcji. Wiedzą wszystko najlepiej. No, mi się wydaje, że to chyba Pan wie wszystko najlepiej, nie. patrząc na, na to, co Pan mówi, i o Panu, y, obserwując Pana podejście i zachowanie w tym y, studiu. Ja uważam. Y, że tak, no, w tej sprawie to opozycja no, nie jest w przedszkolu. Jest, reprezentuje społeczeństwo i naród w bardzo poważnych gremiach. Więc, w tak podstawowych sprawach, jak ataki na Polskę, to, to, to nie trzeba zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby wiedzieć, jak się zachować. Od zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego te problemy się nie, rozwiną, nie rozwiążą. Ja, ja wiem, że pewnie Państwo uważacie, że byście się spotkali w, w tym gremium i, i byście wszystkie problemy rozwiązali. Jednak tak nie jest i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że zwołanie tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego służyłoby później właśnie celom politycznym i wykorzystaniu tego w kampanii wyborczej. Już widać po panu przedstawicielowi, jest że nie jest, dlaczego jest, nie już, jest, jest już w trybie tak, wyborczy, tak. ma już plakietkę Kosiniak-Kamysz, więc tak to jest. Jeżeli chodzi o dyskusję, to oczywiście te dyskusje są i one się odbywają. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, to odbyła się specjalna komisja w, która zajmuje się sprawami obrony narodowej w trybie tajnym. Posłowie opozycji dostali wszystkie informacje dotyczące e, tego, co się dzieje, tego, w jakiej sytuacji jest bezpieczeństwo e, naszych żołnierzy. Więc to, co Państwo mówicie, że z, dysku, z opozycją się nie dyskutuje i nie macie Państwo dostępu do informacji, jest po prostu e, kłamstwem i wprowadzaniu opinii publicznej e, w błąd. Odbyła się, odbyła się w międzyczasie. E, Specjalne posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta, gdzie te najważniejsze kwestie były omawiane. No i tu postawimy taki przecineczek i spotykamy się z Państwem już za kilka minut. A przed mikrofonem Marcin Rosiński, skład gości dzisiejszej debaty się nie zmienił. Natomiast gdyby komuś z Państwa brakowało w dzisiejszej audycji głosu Malwiny Gadawy, to oto jest. Posłuchajmy. Stało się to. Co wydawało się niemożliwe? Lewica, Konfederacja i Platforma mówią wspólnym głosem. Połączyła ich sprawa legalizacji marihuany. Zapewno ucieszy ich głos Wrocławskiego profesora, który uważa, że palenie marihuany nie jest gorszym rozwiązaniem niż picie alkoholu. Inne zdanie ma Dolnośląski kurator oświaty. Nie wyobraża sobie uczniów po marihuanie, próbujących rozwiązać zadanie z matematyki. Inny problem gryzie naszych zachodnich sąsiadów. Ci budują ogrodzenie, chcąc zapobiec przedostaniu się przez granicę afrykańskiego pomoru świn. U nas trwa za to spór, kto jest głównym winowajcą rozwijania się epidemii. Jedni twierdzą, że ludzie, np. właściciele gospodarstw lub nieodpowiedzialni myśliwi. Inni uważają, że jest wręcz odwrotnie i że to ekolodzy, którzy blokują odszczały dzików i utrudniają polowania, są odpowiedzialni za ASF. Ja mam trochę takie wrażenie, że opozycja pozazdrościła Mateuszowi Morawieckiemu, który postanowił ulżyć młodym, obkładając ich zerową stawką PIT-u i w związku z tym wymyślili sobie pomysł na pobuszowanie trochę w tym elektoracie, czyli działania zmierzające do legalizacji marihuany. Wśród posłów, którzy zajmują się tym problemem jest między innymi wrocławski poseł Platformy Obywatelskiej. Dlatego pytanie do pani Ewy Wolak. Rzeczywiście... Marihuana powinna być legalna i młodzież powinna mieć dostęp do niej bez żadnego problemu? Platforma Obywatelska nie reprezentuje Michał Jaros w tej komisji, która Czyli jest... odcinacie się od posła Michała ale Jarosa, tak? To, to pan powiedział, nie ja. Natomiast na pewno jest wielu posłów, którzy popierają liberaliz liberalizację dostępu do Marihuany, ale jak wiemy, kiedy Platforma Obywatelska podejmowała, mogła podejmować decyzję większością głosów związanych z dostępem do marihuany, nie podjęła takiej decyzji, zresztą o tym też wyraźnie mówił wtedy pan premier Donald Tusk, ale jak który wiemy też część krajów... Się, ja który też się publicznie przyznał, że palił marihuanę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że coraz bardziej właśnie popularne jest takie podejście na świecie do, do marihuany. Ważne też, że to się jakby u nas w Platformie ścierają się te różne opcje. Trzeba jednak powiedzieć, że depenalizacja nie jest oficjalnym stanowiskiem partii. To jest bardzo istotne, to że pan poseł Michał Jaros jest w tej komisji, to przygląda się. Tam oczywiście mam nadzieję, że są dyskusje związane z oczywiście społecznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi skutkami właśnie palenia czy dostępu bezpośredniego do marihuany. A warto też mieć wiedzę na ten temat. No wiemy, że to z punktu widzenia tak powiem, edukacyjnego no to jest bardzo trudny problem, bo pytanie, czy my jesteśmy, bylibyśmy przygotowani na taką sytuację, kiedy mielibyśmy dostęp do marihuany, bo to trzeba naprawdę mieć wiele w sobie że tak powiem, rozsądku, żeby właśnie nie popaść w nałogi związane z narkomanią. Czyli Platforma Obywatelska nie jest oficjalnie za. A co w takim razie na ten temat ma do powiedzenia yy, SLD? Arkadiusz Sikora? jesteście za, przeciw? Oczywiście w naszym programie jest dążenie do tego, żeby przede wszystkim tego typu używki były legalne. Jak wiemy, dzisiaj medyczna marihuana, używanie medycznej marihuany jest legalne i jak również wiemy, w większości sprowadzana jest marihuana z zagranicy. Uważamy, że podobnie jak alkohol czy podobnie jak papierosy powinny być dopuszczone do publicznego obrotu, powinna być dopuszczona marihuana, oczywiście z pewnymi ograniczeniami wiekowymi i nikt tutaj nie uważa, że powinna być ona powszechnie dostępna tak jak... Część osób twierdzi, że po, dla osób poniżej 18 roku życia. Ja osobiście jestem temu przeciwny. Natomiast y, y, całkowity zakaz y, używania marihuany, y, która, jak wiemy, w dużej mierze uświeża ból y, osobom najbardziej chorym, jak najbardziej. No tak, ale ja tylko przypomnę, że kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem i była nowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu y, narkomanii, y, mimo apeli ze strony środowisk, które chciały zalegalizować ten środek. Prezydent jednak zgodził się na zapis, że nawet posiadanie niewielkiej ilości narkotyków będzie panelizowane. W związku z tym mieliście swoją szansę, jakoś jej w tym momencie nie wykorzystaliście. No ale teraz przejdźmy do Konfederacji. Chcecie tam trochę w tym ja młodzieżowym iść. elektoracie pobuszować i dlatego zapalacie to zielone światło dla marihuany? Niekoniecznie po prostu jest bardzo, bardzo dużo palaczy w Polsce, natomiast z wolnościowego punktu Widzenia, to obywatel powinien decydować, co je, pije, co pali i kiedy, również z chrześcijańskiego punktu widzenia, ponieważ wywodzi to się z zasady, że człowiek ma wolną wolę, więc chrześcijanin powinien postępować zgodnie ze swoją wolną wolą, a nie pod przymusem kary więzienia. Więc to jest przede wszystkim taki główny punkt. Ten projekt zespół parlamentarny jest po to tak naprawdę, żeby była debata w Polsce, ponieważ świadomość u nas w Polsce na temat marihuany, a wcześniej tak są marihuany leczniczej, która była, no była tak naprawdę żadna. Ja pamiętam wiele lat temu był bodajże zapytany pan Jarosław Kaczyński na temat czy marihuana pochodzi z konopi. To powiedział, że nie, że marihuana chyba z konopi nie pochodzi. No, to, to pokazuje jak rządzący naszym krajem, którzy starają się mówić jak żyć, tak naprawdę nie mają pojęcia na temat na pewne sprawy. Natomiast jest wiele aspektów, które są przemawiają za, za nawet nie, koń, nie końca legalizacją, ale depenalizacją. Ponieważ no, czasami ludzie młodzi sięgają po tą używkę, mogą zostać ukarani i to rzutuje na, ca na całe życie. Nie mogą później zdobyć fachu i dobrej profesji, więc to jest ważne. Też nie wiem skąd tutaj pomysły, że to dzieci mają, miałyby sobie sięgać, to chyba nikt o tym nie mówi to tam Próg wiekowy no, musiałby być w takiej sytuacji. Też chciałbym się odnieść do tych słów, chyba tam tak pana profesora, który powiedział, że nie wyobrażasz sobie, że dziecko po marihuanie rozwiązuje zadania matematyczne, a wyobraża sobie, popić w wódki, rozwiązać zadania matematyczne. No, właśnie to jest chyba ta dyskusja, która nie jest na, do końca na poziomie i poważnej. Ten zespół został zawiązany po to, żeby. Móc o tym porozmawiać. Nie? Paweł Gancarz jako przedstawiciel polskiego stronnictwa Ludowego pewnie też jest za, bo widzi w legalizacji szansę na zwiększenie zysków polskich rolników. Czyli zysków ja bym powiedział szansę na przetrwanie polskich rolnictw, rolników, bo w ostatnich latach tak naprawdę środki. Na polskie rolnictwo rok do roku są mniejsze, średnio około 5 miliardów złotych. To są gigantyczne środki. Zastój jest w kwestii uprawy roślin, zastój jest w kwestii sprzedaży żywca wołowego. Nie mówiąc o ASF-ie, tak naprawdę okazuje się, że chyba ta marihuana może być jedynym możliwym środkiem dochodu dla polskich rolników. I faktycznie opatruję w tym szansę. Wiemy, że marihuana lecznicza. Została wprowadzona i w wielu sytuacjach ratuje życie, uśmierza ból, ale to jest marihuana, która pochodzi z, 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 naszej, czeskiej, z naszej granicy, z, bezpośrednio z Czech. I tak naprawdę przepisy wykonawcze do tego, żeby można było uprawiać i produkować akurat tą roślinę w Polsce, no, nie zostały dostosowane, czyli. Kolejne kilka lat opóźnienia, gdzie polscy rolnicy mogliby faktycznie mieć dodatkowe źródło dochodu. Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. No, ja myślę, że chyba rolnicy przecierają oczy ze zdumienia, że receptą polskiego Stronnictwa ludowego na rozwiązanie problemów w rolnictwie jest hodowla marihuany. Chciałem tylko się odnieść, że marihuana do celów medycznych została w Polsce zalegalizowana. Powstają już polskie firmy, które również się tym zajmują. Ja to patrzę na ten, ten pomysł też z ciekawością, bo to jest kolejny. Kolejny taki y, przykład na pogłębiającą się i zacieśniającą się współpracę pomiędzy Konfederacją a, a Lewicą, bo to już nie, y, nie pierwszy raz, jak w Sejmie ramię w ramię Lewica z Konfederacją idą, y, no, y, realizują swoje polityczne y, cele. I zamierzenia. No zobaczymy, co, co ten zespół złożony z polityków Konfederacji Lewicy i Platformy Obywatelskiej wypracuje. Rozumiem, że dopiero taki zespół powstaje, więc zobaczymy, jakie będą owoce tej pracy. Aczkolwiek ja jestem myślę, że dość ostrożny w tych kwestiach, bo tą, tą też ostrożność wymaga od nas obserwowania na przykład tego, co się dzieje w Holandii. No Holandia to był jeden z najbardziej liberalnych krajów, jeśli chodzi o podejście do. Do, do legalizacji marihuany, ale od pewnego czasu ta polityka się, się zmienia i, i ta dostępność marihuany w Holandii się w, z każdym rokiem zmniejsza. Amsterdam, Haga to są tego najlepsze przykłady, więc warto też, żebyście Państwo w tym zespole przyjrzeli się przykładom i wnioskom, jakie wypracowali Holendrzy, bo oni mają największe doświadczenie chyba w Europie, jeśli chodzi o, o te kwestie. Paweł przystawa, Konfederacja. Ja bym chciał jeszcze tylko tego odnieść się. Czy to, jeżeli pan tutaj z PiSu zarzuca, że. Czy ja, nie za, ja nie zarzucam, ja że... tylko mówię, Ale że to się to było dzieje. W formie zarzucenia, że razem ja, się współpracuje. I do, dla nas to czy nie, nie jest. Chcecie żadne... współpracować, no, to Oczywiście, się, ja nie to nie jest żadna ujma. Jeżeli ktoś żadne. chce zmieniać Polskę, no to chyba na tym to polega, żeby rozmawiać z wszystkimi klubami. Nie my chcemy być merytoryczną opozycją, a nie w momencie, że ktoś jest z PiSu, to w tym momencie nie współpracujemy i na odwrót. Ale to, ja tylko to, jest, że to jest chyba. Jest no, coraz, coraz bardziej ciekawe z i tak nie nie Czyli ja nikt, tego noc, czy ja wie pan ja nikt mówię, bardziej lewicowy niż BIS to nie jest, jeżeli chodzi o gospodarczo i wyrazą się, wspieracie w wszystkich projektach, co pokazuje historia, więc zarzut taki, no ja myślę, że. Ja nie, nie wiem że no. to jest zarzut, no, no, ale że ciekawością na to spoglądam. No, także ja bym to spokojnie na temat... PIS powinien być również e, zainteresowany tym, ponieważ legalizacja bardziej e, marihuany to był ogromny wpływ do budżetu, gdzie można było załatać te dziury prog e, rozdmuchane programami socjalnymi. E, ludzie, którzy mogliby to użytkować, e, by byli bardziej, e, mieliby kontrolę nad tym, ponieważ by, jakby państwo musiały wydać jakieś certyfikaty jakości, nie byliby skazani na to, co, e, co można znaleźć na ulicy. Pan po przykład Holandii, o, oczywiście w Holandii również są inne narkotyki, które były zalegalizowane i tu też duży problem. Natomiast wszystkie inne kraje europejskie zachodzi. No, do, heroina była do nie są nie, Ale MDMA, ekstazy, yy, tak samo jak można zacząć na naszą zachodnią granicę Czechy. Czechy to są ultra już liberalne, ja tego nie, do koń, nie ja tego nie popieram, ale mówię, tam od kilku lat jest tak, że na własny użytek nie tylko marihuana, a właśnie Koka i na jest. To, um posiadanie na własny użytek, a co innego Ale jest dozwolenie to... tego, co państwo proponujecie produkcji. Nie, tu tak. chodzi o a jak produkcję, my tu mówimy tylko o dostępie, łatwości dostępu do tego dla ludzi dorosłych. Tak? No, okazuje się, Dzieci... że legalizacja marihuany byłaby lekiem na wiele jakichś takich bolączek z, te, no. z tej z przebiegu tej dyskusji, tak wynika. Paweł Gancarz przecząco kręci głową. Dlaczego? Czy nie? Właśnie tak zgadzam się. Zgadza, Możemy że... uratować polskie państwo poprzez projekt związany z prowadzeniem marihuany. Od rolnictwa po gospodarkę. Także no, jesteśmy w takiej sytuacji że takie projekty są wręcz niezbędne. Temat legalizacji marihuany chyba mamy zamknięty, w związku z tym przejdźmy do drugiego tematu wywołanego przez, wywołanego w Felietonie Malwiny Gadawy. Od jakichś trzech lat mamy do czynienia z niezwykłą aktywnością obrońców praw zwierząt, którzy blokują niemal wszystkie polowania. Ledwie w lesie pojawią się myśliwi i wyciągają swoje flinty, zaraz pojawiają się przy nich ludzie w pomarańczowych kamizelkach z kamerami, i skutecznie uniemożliwiają polowania, a mówimy o odstrzeliwaniu dzików, których jest coraz więcej, bo one bardzo dobrze czują się na naszych terenach. Nie mają w przyrodzie takich naturalnych antagonistów. W związku z tym tylko człowiek może re, jak gdyby redukować ich liczbę. ASF jest coraz bardziej niebezpieczny. Niemcy budują ogrodzenie na naszej zachodniej granicy. Czy rzeczywiście Zdaniem państwa taka ekologiczna walka z myśliwymi ma jakiś sens? To pytanie przede wszystkim najpierw kieruje do Pawła Gancarza, który jest przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w tej partii wielu myśliwych jest. Ja myślę, że w każdej partii, ale myśliwstwo, owiectwo jest związane bezpośrednio z rolnictwem, bo to jest tak naprawdę współpraca myśliwych i rolników. Myśliwych przypomnę, ludzi, którzy działają społecznie, często angażują własny wolny czas. Angażują własne środki w to, żeby tak naprawdę pracować nad populacją dzikiej zwierzyny, która, e, która jest na terenie naszego kraju. Jest Polski Związek Łowiecki, jest przedstawiany na świecie jako jeden z wzorcowych modeli. Fakt, nie, e, niepotrzebna jest ta taka wojna między myśliwymi, ekologami i jeszcze innymi e, środowiskami. To jest kwestia współpracy e, tych wszystkich grup aczkolwiek myśliwi to nie, to nie jest jedyna recepta na, na problemy z ASF-em. Ja przypomnę, że na koniec naszych rządów były trzy ogniska wśród hmm, hodowlanych zwierząt, trzody ASF-u, dzikich, wśród dzikich zwierząt około 260. Na dzień dzisiejszy mamy prawie 80 ognisk ASF-u w całym kraju, nie tylko na ścianie wschodniej, i prawie 6 tysięcy wśród dzikich zwierząt. No i tutaj jest tak naprawdę brak Polityki rządu w tej sprawie przez ostatnie 4 lata, za, nie, za chwilę będzie 5. E, środki na rolnictwo, na weterynarię, na służby weterynaryjne, na biosekurację e, z roku na rok są mniejsze albo takie same, gdzie wymaga tak naprawdę zwiększenia środków budżetowych. Za chwilę staniemy przed widmem, że nie będzie surowca wieprzowego w, w Polsce i tak naprawdę masarnie, ubojnie cały przemysł związany z hodowlą trzody. Chlewnej, no zniknie i będziemy uniezależnieni żywnościowo od krajów sąsiedzkich, nie mówiąc o jakości tej zwierzyny. Sprawa z dzikami, tylko dodam tak jeszcze jednym zdaniem: to jest takie pospolite ruszenie. Nie robić nic przez 4 lata, a później wprowadzić ustawę, strzelać do wszystkiego, co się w lesie rusza, i to na pewno zapobieży rozprzestrzenianiu się ASF-u. Nie nic bardziej mylnego w sprawie ISF-u trzeba działać konsekwentnie metodycznie krok po kroku systematycznie współpracując z myśliwymi współpracując z, z rolnikami a nie wprowadzając ustawę strzelać co wszystkiego co się rusza i to rozwiąże na pewno wszystkie problemy No ja tylko przypomnę państwu i powiem państwu że Bawarskie Ministerstwo Ochrony Środowiska poinformowało w niedzielę że pięciokrotnie zwiększy premię za odstrzał dzików aby zapobiec przeniknięciu afrykańskiego pomoru świń do tego kraju związkowego Niemiec. Ja wrócę jednak do tych obrońców praw zwierząt, którzy od kilku lat skutecznie blokują wszelkie polowania. No To są ludzie związani poniekąd pewnie z rozmaitymi środowiskami ekologicznymi. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma w swoim jak gdyby, składzie również partie zielonych. Oni na przykład wczoraj zorganizowali we Wrocławiu kolejną manifestację Nie strzelać do dzików. W związku z powyższym No ja pytam, czy ekolodzy nie Powinni wziąć odpowiedzialności albo współodpowiedzialności za rozprzestrzenianie się ASF-u. Pytanie do mnie, rozumiem. Tak jest, do pani e, Szanowni Herobami. Państwo, no przede wszystkim trzeba przypomnieć sobie sytuację, kiedy przedstawiciel Ministerstwa Środowiska w rządzie PiSu powycinął po prostu drzewa, ile się da w, w lasach, i dzisiaj podobnie dzieje się ze zwierzyną, i to trzeba mieć na uwadze. A jeśli chodzi o sprawę ASF-u, to jest bardzo poważna sprawa, bo to dotyczy tak naprawdę wielu gospodarstw, gdzie dzisiaj wiemy, że po prostu te gospodarstwa padają, tak? Hodowcy trzody chlewnej mają ogromny problem i tutaj, jak tu wcześniej przedstawiciel PSL-u mówił o tym, że trzeba zastanowić się o tym, jak finansować biosekurację, bo to jest naprawdę ogromny problem dla polskiej wsi, polskiego hodowcy. Natomiast... Dla, a tak, ma pan rację, dla Polaków, tak? bo my nie możemy też, jakby ze wschodu, sprowadzamy węgiel, a nie możemy na wschód wywozić polskie wyprzemy. To są ogromne problemy. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że polski rząd dzisiaj nie współpracuje właśnie z ekologami, z myśliwymi wspólnie razem. Można naprawdę dużo więcej, bo to jest też pewna świadomość. Znaczy mają prawo oczywiście y, demonstrować swój sprzeciw przed wybijaniem zwierzyny i, i nie ma się czemu dziwić, ale też y, gdyby rząd polski współpracował z ekologami, tak, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj jest tak, że jak czytamy y, nawet na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej, widzimy po prostu brak y, y, powoływania y, wspólnych jakichś zespołów i, i współpracy w tej materii, a to zaczęło się już w 2014 roku Problem ASF-u, i nie ma się co dziwić, że po takim, po pięciu latach nie ma żadnego pomysłu na ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF-u, i też no jakby Niemcy się tutaj też bronią przed tym i odgradzają. No to bym powiedziała, no cóż mają zrobić, jeśli polski rząd w ogóle nie ma pomysłu na to, jak walczyć z, z ASF-em, jak tylko jedynym pomysłem jest to, to, żeby po prostu wybijać polską zwierzyny, czy też dziki, czy też trzodę chlewną. To jest bardzo niebezpieczny problem dla Polski. Jeśli doszliśmy już do sytuacji, że y, ASF pojawi się na Wielkopolsce, gdzie tam po prostu tych hodowców przodochledy nie jest ducha bardzo dużo. Też jest. Tak, to jest y, no, ale, niebezpieczne. My, ale, drodzy Państwo, no, ale jak współpracować z ekologami, którzy podchodzą do tej kwestii absolutnie ideologicznie ale... i nieracjonalnie? Ja powiem tak, no, ja byłam w Cikoraz... Wiem, jak można współpracować z osobami, które po prostu y, są y, no, bardzo kontrowersyjnie nastawione do pewnych pomysłów. Można ze wszystkimi współpracować, tylko musi być taka chęć współpracy. Trzeba się współpracować puchywać w głosy ludzi, bo wśród jednej formacji politycznej są bardzo różne poglądy na zwią sprawy związane z, z ekologią. Trzeba mieć też tego To jakie świadomość. są poglądy SLD w takim razie, pan Arkadiusz Sikora, na, na ten problem? Szanowni Państwo, przede wszystkim problem ten funkcjonuje, czy istnieje od pięciu lat. i Do tej pory nie został on skutecznie rozwiązany. Jedynym pomysłem dzisiejszym rządu na likwidację SFU jest... Właściwie odstrzał dzików. Ten odstrzał to jest właściwie odstrzałem niekontrolowanym. Ja ostatnio oglądałem w jednej z stacji telewizyjnych taki reportaż na temat, na temat polowania na dziki, i co się okazuje? Wypowiadają się w nim osoby, które myśliwi, które bezpośrednio uczestniczą w eksterminacji tej, tej zwierzyny, którzy sami jak gdyby pokazują i udowadniają, że przez taki odstrzał jest więcej szkód niż korzyści. Jest to związane z tym, że... Ponieważ zostało nam już niewiele czasu do zakończenia kontakt... audycji, to ja bym przerwał i poprosił, żeby jeszcze odniósł się do tych wszystkich zarzutów państwa Marcin Krzyżanowski z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj odniosę się tylko do słów pana z, z przedstawiciela PSL-u, bo on tutaj jak zwykle zarzuca, że to wszystko, co złe się dzieje to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście, w 2014 roku były trzy ogniska, tylko że gdyby te, z tymi trzema ogniskami państwo poradzili sobie w sposób taki, jak za chwilę powiem, inne kraje europejskie sobie poradziły, to by, nie, to by się nie rozprzestrzenił. Mówimy o 2014 roku, rządziliście wówczas z Platformą Obywatelską. Jak zostawialiśmy mur, mur rządy, były to mur powstał już pomiędzy Niemcami a Danią chyba w 2014 roku, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że państwo od siebie się odgradzają. Duńczycy generalnie no, wystrzelali wszystkie praktycznie u siebie dziki, wybudowali również płot między Niemcami. W chwili obecnej Francuzi. Wystrzelają wszystkie dziki na pograniczu z Belgią. Niemcy, Niemcy stresę, strzelają tak, yy, zwykle więcej niż. Yy, o od tego, co się dzieje w Polsce o 50%. A Państwo tutaj, do, mówię teraz akurat do Koalicji Obywatelskiej, aktywnie działaliście, łącząc się, włączając się we wszystkie protesty związane właśnie z walką z SFM, z ostrzałem dzików, Włączyliście się w akcje, wszyscy jesteśmy. No i na tym niestety dzikami. musimy skończyć, proszę Państwa. Państw Ewa teraz Wolak, Platforma sytuacji. Obywatelska, Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Dziękuję Arkadiusz Sikora, SLD, Paweł Przestawa Konfederacja, Marcin bardzo. Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Byli dzisiaj dziękuję państwa bardzo. i moimi gośćmi w debacie politycznej Radia Wrocław. Marcin Rosiński, dziękuję za uwagę. Miłego dnia.